Franciszek, 24 stycznia 2023 roku w wywiadzie dla agencji AP wezwał katolickich biskupów do powitania osób LGBTQ w kościele i uznania ich godności. Jezus wypędził legion kwe demonów, które były w jednym nadpobudliwym mężczyźnie, który biegał nago po grobach i organizował tam lokalną gay pride. Tylko że po chrystusowym egzorcyzmie kwe demony weszły w 2000 świń, a te następnie rzuciły się do jeziora Genezaret. To była wyraźna demonstracja tego, co zrobią te kwe demony z człowiekiem, jeśli nie zostaną na czas wygnane. Polecenie Chrystusa skierowane do apostołów brzmi: wypędzajcie demony. Mateusz 10. Pan Jezus mówi: wypędzajcie, ale Bergoglio mówi: powitajcie. Tutaj Bergoglio zdemaskował się jako apostoł antychrysta. Bergoglio bezkompromisowo stwierdził, że biskupi muszą przejść przez konwersję, aby stać się witającymi osoby LGBTQ w kościele. On ale tym osobom LGBTQ nie chce pomóc uwolnić się z duchowych więzi. Wręcz przeciwnie. Chce ich wykorzystać, aby przez nich mogły wejść do kościoła nieczyste demony. To witanie jest podstawowym warunkiem istnienia każdego biskupa w bergoliańskiej sekcie. Takie poniżenie i szyderstwo z apostołów Chrystusa nie miało w całej historii miejsca. Większego upokorzenia już nie może być. Żądać od biskupów, by robili z siebie błaznów, pozwolili zrobić sobie pranie mózgu i zdradzili Chrystusa, jest absolutnie bezprecedensowym żądaniem. W ten sposób uzurpator papiestwa Bergoglio jednocześnie zmusza każdego biskupa do poświęcenia duszy diabłu i sprzedania swojego apostolskiego namaszczenia i misji, jak Judasz. A tę wielokrotną zdradę Bergoglio nazywa konwersją. Tą rzekomo musi przejść każdy biskup. Bergoglio podkreśla, że musi każdy biskup. Czy zdajecie sobie z tego sprawę, drodzy biskupi? Bergoglio jest konsekwentny. Nikt z was nie może być zbawiony. Ten program to nie tylko zbrodnia przeciwko Bogu i samobójstwo, ale także okrutny cynizm wobec tych LGBTQ osób. Bergogliowa sekta nie pozwala im na to, ażeby byli zbawieni Chrystusem przez pokutę. Bezlitośnie spycha ich do piekła. Podczas swojej wizyty w Kongu Bergoglio namawiał młodzież do wystrzegania się okultyzmu. Co to jest okultyzm? Okultyzm to czczenie demonów za pomocą pewnych praktyk związanych z wróżbiarstwem i magią. Jest to grzech przeciw pierwszemu przykazaniu. Ale ten sam Franciszek Bergoglio niedawno publicznie poświęcił się demonom w Kanadzie. Albo już nie wie, o czym mówi, albo nie wie, co robi, albo to robi specjalnie. Dnia 24 stycznia 2023 roku dał już jasno do zrozumienia, że droga synodalna jest połączona z kościelną legalizacją LGBTQ. Czy zdajesz sobie sprawę, szanowny biskupie, co oznacza to kwe? To wszelkie perwersje i przestępstwa związane z perwersyjną seksualnością, w tym morderstwa na tle seksualnym.
czy chcesz to wszystko ty, jako Chrystusowy apostoł i biskup, zatwierdzić? Promowanie LGBTQ w Kościele to satanizacja. To przejście do szatanowego antykościoła New Age, który sprowadzi przekleństwo i ogień zarówno doczesny, jak i wieczny. Jeśli nadal pozostajesz w jedności z Bergoglio, to przypowieść o Chrystusowej winnicy odnosi się również do ciebie. Franciszek Bergoglio uzurpował sobie winnicę Chrystusa. Jeśli się od niego nie oddzieliłeś, będziesz musiał zabijać Chrystusowych sługów i proroków. Uświadamiacie sobie to? Wtedy ale czeka cię kara. Jezus zadał pytanie ówczesnym faryzeuszom i przedstawicielom starotestamentowego kościoła. Dziś pyta i ciebie. Co pan winnicy uczyni tym złym winiarzom? Odpowiedzieli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda innym. Jak cię mógł, apostole Chrystusa, Bóg obudzić z tak głębokiego snu, niż ci pokazać, kim Bergoglio naprawdę jest? On publicznie poświęcił się szatanowi, a ty tego nie widzisz. On publicznie intronizował demona Paciamamę w głównej świątyni kościoła, a ty o tym milczysz. On publicznie popycha cię, abyś stał się witaczem perwersji największego kalibru, a ty tą tak zwaną drogą synodalną spokojnie idziesz i ciągniesz za sobą innych. Jednocześnie obłudnie powołujesz się na autorytet Chrystusa i posłuszeństwo tak zwanemu Ojcu Świętemu. Czy dla ciebie jeszcze nie jest jasne, że obecnie Kościół nie ma papieża? Jesteś tak tępy, nie wiesz, że jest stan sede vacante? Arcyheretyk, który poświęcił się demonom, propaguje sodomię i wszelkie perwersje oraz łamie Boże prawa. W żadnym wypadku nie jest namiestnikiem Chrystusa. Ty, ale jako ślepy i głuchy, nadal powtarzasz w każdej liturgii w jedności z naszym papieżem Franciszkiem. Ty, biskupie, nie jesteś w stanie powiedzieć swoim kapłanom i wiernym prawdy, że jest stan sede vacante. Nie jesteś w stanie powiedzieć: ja i diecezja, w której jestem, odrzucamy drogę synodalną Bergoglia. Ta droga synodalna jest zdradą Chrystusa. Kto idzie tą drogą, idzie na zagładę. Bergogliowa zuchwałość osiągnęła szczyt. On wam, drodzy biskupi, powiedział prosto w twarz, że musicie przejść konwersją LGBTQ. On ogłosił jako główny program podeptanie i usunięcie Chrystusowej Ewangelii. Zamiast tego macie teraz głosić antyewangelię nieskruszoności LGBTQ. W ten sposób macie wyrzucić Ducha Bożego i przywitać nieczyste demony. Większy absurd nie jest nawet możliwy. A wy, biskupi, tej zdradzie Chrystusa przytakujecie. Pytamy się, a to się nikt z was temu nie sprzeciwi? W ten sposób została zdemaskowana całkowita martwość tych, którzy nazywają siebie apostołami. Takiego stanu duchowej ślepoty nigdy w całej historii Kościoła jeszcze nie było. Dlatego, katoliccy biskupi, pokutujcie, póki jeszcze jest czas. Każdy z was
niech oddzieli się od synodalnego samobójstwa, a niech oddzieli się od nieważnego papieża Franciszka Bergoglio. Dzięki tym krokom pokuty zbawisz swoją duszę i duszę wielu. Nie bój się tych ratunkowych kroków podjąć.